Lektor mody na sukces rezygnuje po 20 latach. Cześć, witajcie, zapraszam na flash filmowy. Nie ma chyba w Polsce osoby, która nie rozpoznawałaby jego głosu. Od 20 lat Stanisław Olejniczak czytał dialogi w serialu Moda na sukces. Uwiodła nie tylko twojego ojca, ale dziadka, stryjka, męża jednej córki, chłopaka drugiej. To chore. Przypominano, że jedna z najsłynniejszych telenowel powróciła do Polski, tyle że nie w telewizji, a w internecie. Od 1 kwietnia najnowsze odcinki możecie oglądać na platformie player.pl. Niestety nie usłyszymy tam jednak głosu pana Stanisława. Lektor wyjaśnił tę decyzję na swoim Facebooku. No to chyba pora wam wyjaśnić co i jak. Rzeczywiście zacząłem czytać odcinki do netu, ale powaliło mnie tłumaczenie. Jest dosłowne i nie za bardzo po polsku. Za wiele musiałem zmieniać podczas nagrania. Przeczytałem 20 do 6067 i zrezygnowałem. TVN nagrał więc od nowa ze swoim lektorem. Od i cała zagadka. Internetowe odcinki czyta teraz Paweł Bukrewicz. Wiernym fanom serialu pewnie trudno będzie się przyzwyczaić do nowego głosu. A jak wy oceniacie zmianę? Piszcie w komentarzach. 5% ciastka dla każdego. Chcę spróbować. Nie 6, nie 4, ale 5%. Po prawie 30 latach na wizji Moda na sukces wciąż ma swoich fanów. W serwisie Onet Film przeczytacie o ikonach popkultury, które nie miały tyle szczęścia. Polecam nasz serwis i kolejne flesze. Do zobaczenia. Cześć!